Polskie Radio Euro, zostaw wiadomość. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, Tomasz Kosiorek przed mikrofonem. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z bardzo ciekawym gościem, bo zaprosiliśmy do studia Hannę Jarząbek, fotograficzkę, tak chyba należałoby powiedzieć? Nie wiem, jak należałoby powiedzieć, ja myślę, że fotograf może być, niektórzy używają fotografka, ale ja szczerze mówiąc... Fotograf mnie wystarcza. Okej, okay, a ja jeszcze dorzucę tę końcówkę fotografka, bo rzeczywiście może warto wprowadzić to do języka. Będziemy dzisiaj mierzyli się z bardzo trudnym zadaniem, bo mamy porozmawiać o zdjęciach. Zdjęcia się ogląda i w zasadzie czasami mówi się, że jedno zdjęcie powie więcej niż ileś tam słów. Natomiast myślę, że ważne jest to, co się dzieje dookoła zdjęcia, to, co się dzieje w kontakcie fotografa z jego modelem, czy fotografki z modelkami, bo to akurat była ta sytuacja. Zrobiła pani cykl zdjęć. Cykl zdjęć, który pokazuje lesbijki, polskie lesbijki. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Pierwsza rzecz, która była najważniejsza, to moje zdziwienie, szok, niezgoda na to, jak bardzo moim zdaniem osoby homoseksualne są jednak spychane na margines i dyskryminowane. Tą dyskryminację to można pod różnymi względami rozpatrywać. Ona może być albo społeczna, albo prawna. Ja myślę, że w Polsce jest trochę tego wszystkiego naraz. I właśnie dlatego chciałam ten reportaż zrobić. To nie jest tak, że jestem wybitnie nastawiona na walkę z homofobią tylko i wyłącznie, raczej po prostu z tym, z dyskryminacją. A że akurat ta jest w Polsce taka bardzo widoczna teraz, więc akurat ten temat podjęłam. Jest widoczna z zagranicy, czy dopiero jak się tutaj przyjedzie, to widać, bo może powiedzmy, że na co dzień nie mieszka pani w Polsce. Nie, od 14 lat już teraz mieszkam poza Polską. Najpierw była to Genewa, teraz jest Barcelona. Także dla mnie może bardziej jest widoczna, dlatego że mam porównanie z dwoma miejscami, gdzie mieszkam teraz, gdzie mieszkałam wcześniej. I różnica jest ogromna, dlatego że tam na ogół po prostu osoby homoseksualne są wmontowane w społeczeństwo. To jest coś bardzo normalnego. Te osoby po prostu są, widać je tak samo jak widać każde inne pary i nie ma nawet tematu, prawda? Oczywiście, jeżeli się pojedzie w jakiś konserwatywne, bardziej miasteczko albo małą wioskę, to jasne, że można się z jakimiś opiniami homofobicznymi spotkać, to w każdym kraju istnieje. Natomiast taka jednak ogólna atmosfera jest o wiele, wiele bardziej tolerancyjna. Są przepisy prawne, które te osoby chronią i które przede wszystkim pozwalają im na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, jeżeli chodzi o związki osób homoseksualnych i tak dalej. Także może dla mnie to, co się dzieje w Polsce, jest tym bardziej widoczne właśnie dlatego, że mogę sobie porównać. A co jest widoczne? Jak pani tutaj przyjeżdża, to co panią uderza? Co panią zaskakuje? Co pani widzi? Pierwsze, co mnie uderzyło, jakby ja przez długi okres w ogóle do kraju nie przyjeżdżałam, przez ładnych parę lat. I przyjechałam jakieś 2 lata temu w sprawach rodzinnych. I co mi wtedy bardzo mocno uderzyło, to język na poziomie oficjalnym, jakim czasami posługują się posłowie, albo czasami w niektórych gazetach zależy, do której gazety się zaglądnie. I to mnie bardzo uderzyło, bo pewne sformułowania, na które sobie tutaj niektóre osoby pozwalają, dla mnie są niedopuszczalne. Jak na przykład rok temu była ta wspaniała, tu ironicznie mówię, satyra w Rzeczpospolitej, która się ukazała tuż chyba po paradzie, gdzie był rysunek porównujący związki osób homoseksualnych do związków zoofilicznych. I to są właśnie tego typu rzeczy, które moim zdaniem w państwie demokratycznym, w państwie rządzącym się jakimiś przepisami prawnymi są niedopuszczalne. No i to było dla mnie takim pierwszym momentem, kiedy stwierdziłam, że coś trzeba zrobić. Później dochodzą jakieś tam różne oznaki nam. Czasami na ulicach to nie jest aż takie bardzo szokujące, ale czasami jak robiłam zdjęcia, to spotkałam się z jakimiś dziwnymi spojrzeniami, takimi, nie wiem, czy to można tłumaczyć jako jakieś spojrzenia bardziej zdziwione czy potępiające, ale jednak reakcje takie są, jakby tak, reaguje się po prostu na dwie dziewczyny całujące się na ulicy, to jednak przyciąga uwagę ludzi. To nie jest neutralny widok. To nie jest neutralny widok właśnie i dla mnie to na przykład jest dziwne, dlatego że ja jestem przyzwyczajona do widzenia tego jako coś bardzo normalnego i neutralnego. Tak samo jak para heteroseksualną, która się... W Hiszpanii, a właściwie w Katalonii, tak? W Katalonii, tak. I w Genewie też. W katolickiej Katalonii. W katolickiej, znaczy Katalonia to jest...
Hiszpania jest katolicka, ale trzeba pamiętać o tym, że w Hiszpanii osoby homoseksualne mają prawo do małżeństwa, mają prawo do adopcji, czyli jest katolicka, ale tak z głową, ja bym to tak powiedziała. Mhm. I to, co kto myśli właśnie, raczej nie jest narzucane pod względem prawnym. To jest ważna różnica, bo każdy może, ja uważam, że religia jest sprawą bardzo prywatną każdego człowieka i każdy ma prawo wierzyć w różne rzeczy, prawda? Natomiast państwo jednak powinno być organem, który jakoś zabezpiecza normalne funkcjonowanie wszystkich jednostek, bez względu na to, jakie przekonania, jaki styl życia tych jednostek jest. Jakoś ten styk panią musi niezwykle inspirować, bo stąd też zdjęcia w Iranie, zdjęcia w Gazie. No. To są te miejsca, gdzie jest trudno. Ja nie wiem, czy tak da się w jednym, na jednej półce ustawić Polskę, Iran i strefę Gazy, czy nie, Izrael, no, ale... W Iranie i w Strefie Gazy to też były inne zdjęcia, to inne tematy, ale to też dlatego, że ja z wykształcenia jestem politologiem, nie jestem fotografem samoukiem. Ja myślę, że właśnie takie zagadnienia bardziej polityczne to też wynikało z mojego wykształcenia, bo akurat Strefa Gazy na ten temat pisałam pracę magisterską, także ta historia z fotografią to tak się zaczęła w sumie w połączeniu z politologią. Rozmawiamy tuż po wystawie, jednej z wystaw pani zdjęć, które można było oglądać w Galerii Wysokich Napięć w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ale wystawa w Krakowie, wystawa w Poznaniu, wystawa w Warszawie w Muzeum Narodowym, więc będzie wiele możliwości, żeby jeszcze pani zdjęcia obejrzeć i na pewno zaprosimy na te wystawy naszych słuchaczy. A ja przypominam, że to zostaw wiadomość. Za chwilkę wracamy do rozmowy. Jeżeli jesteście ciekawi, na przykład co jutro, zostaw wiadomość, to zajrzyjcie na www.polskieradioeuro.pl. Tam zawsze zapowiedzi naszych audycji. Zapraszam. Naszym gościem jest pani Hanna Jarząbek, autorka zdjęć, autorka cyklu zdjęć, fotoreportażu Lesbians and Much More. Po polsku to jakby było? No to jest właśnie problem z znalezieniem dobrych odpowiedników, bo ja po polsku na ogół ten reportaż znany przynajmniej na portalach homoseksualnych jest pod tytułem Posuńcie się, my też tu jesteśmy. Mhm. I mi się wydaje, że ten tytuł jest taki dosyć fajny, że on przynajmniej odpowiada temu, co ja bym chciała mniej więcej pokazać, co może zaraz wytłumaczę. Natomiast tłumacząc go na język angielski albo na język hiszpański, to nie miało dla mnie nie za bardzo sensu, dlatego jest Lesbians Much More. Albo po hiszpańsku lesbianas y mucho más, co oznacza trochę, ja może tak szybko wytłumaczę, wydaje mi się, że w Polsce osoby homoseksualne widziane są głównie poprzez pryzmat orientacji. Jak się mówi o osobach seksualnych, to się mówi głównie właśnie o tym, że to są osoby homoseksualne, że żyją w takich związkach i koniec, kropka. To jakby nic innego w ich życiu się nie działo, jakby nic innego nie robiły. Dlatego właśnie jest to Lesbians and Much More, że to nie jest tylko i wyłącznie, że nie określa ich tylko i wyłącznie orientacja seksualna, że jest wiele, wiele innych rzeczy. I to też starałam się właśnie w reportażu pokazać. Poza wszystkim lesbijki. Lesbijki, a nie geje. Często, kiedy mówi się o homoseksualistach, to geje są tymi, tak, którzy są wymieniani, a lesbijki jakoś tak... Schodzą na plan dalszy. Niewidoczne są, chociaż w filmie pod tytułem Samotny mężczyzna Toma Forda jest takie zdanie, że my jesteśmy niewidoczni, my jesteśmy tymi, których nie widać. Dlaczego lesbijki? Dlaczego nie jedna i druga strona tej grupy? Ja na początku myślałam, żeby zrobić o jednej i drugiej stronie. A tak, tylko na marginesie są jeszcze osoby biseksualne. Transseksualne, tak, jasne. Tylko, że po prostu w pewnym momencie wydaje mi się, że trzeba jakiś kadr sobie nałożyć. Ja na początku myślałam, żeby zrobić reportaż o parach homoseksualnych ogólnie, ale zgłosiło się paru chłopaków, ale później zrezygnowali. No i w sumie zgłosiły się i zaakceptowały ostatecznie same dziewczyny. Co ja szczerze mówiąc na początku tak trochę żałowałam. Ale jak przyjechałam do Polski, żeby już robić im zdjęcia, jak zaczęłam z nimi rozmawiać, to właśnie zdałam sobie sprawę, że one są o wiele mniej widoczne w Polsce niż geje. I stwierdziłam, że to w takim razie lepiej, że jest tylko lesbijka, że to też może... No może warto pokazać tylko o nich, skoro cały czas jak się mówi o osobach homoseksualnych, to się mówi o gejach, to może właśnie warto tym razem o kobietach. I co też zauważyłam, ja czasami miałam wrażenie, jak robiłam zdjęcia, że są też może niewidoczne, dlatego że bardzo często się takie traktuje jak takie albo stare panny, które postanowiły żyć razem, albo świetne przyjaciółki, które takimi są papuszkami, nierozłączkami i może dlatego też tak bardzo się nie przywiązuje uwagi do lesbijek.
Więc chyba dobrze, że jest tylko o nich. Ale zacznijmy od początku. Skąd się te pary wzięły? Bo powiedziała pani, że, mhm. że zgłosiły się osoby, co było jakieś ogłoszenie? Tak, ja dawałam ogłoszenie, dlatego że ja nie miałam... przez to, że przez długi czas nie przyjeżdżałam do Polski, nie miałam za bardzo kontaktów. W tych kontaktach trochę zerwałam kontakty z krajem, szczerze mówiąc. Więc później musiałam znaleźć innymi drogami niż poprzez przyjaciół. Mhm. No i poza tym pochodzę z małego, dosyć konserwatywnego miasteczka, więc myślę, że tam nawet jeżeli jakieś osoby homoseksualne żyją, to raczej się chyba nie ujawniają. Więc dałam ogłoszenia na portalach homoseksualnych, wysłałam do różnych organizacji i tak się zaczęło. Na początku zgłosiło się... A ogłoszenie jakiej treści? Że chcę zrobić reportaż, że chcę zrobić zdjęcia z życia codziennego. Wytłumaczyłam, dlaczego chcę to robić. To znaczy mówiłam głównie, że właśnie nie zgadzam się z tą dyskryminacją, że dlatego chciałabym to zrobić i że osoby, które są zainteresowane, proszę o kontakt na Skype'ie albo na gadu-gadu, żeby po prostu przede wszystkim zacząć rozmawiać i tłumaczyć. No i parę osób się odezwało, parę osób po tym, jak powiedziałam, że chcę to opublikować, gdzie tylko mogę, wycofało się. No i w sumie w pierwszej fazie, bo reportaż miał dwie fazy, w pierwszej fazie zostało 9 par, które właśnie zaakceptowało ostatecznie po paru rozmowach na Skype'ach, po paru wymianach e-maili, gdzie ja dokładnie tłumaczyłam, o co chodzi. One mi mówiły, co one o tym myślą. A co myślały? Mi się wydaje, że uważały to za dobry pomysł, dlatego też pewnie się zgodziły. Może niektóre troszeczkę się bały, bo ja mówiłam, że ja chcę naprawdę wejść w życie codzienne. Ja po prostu byłam z aparatem i miałam taką dewizję, że to do nich należy powiedzieć mi stop. W jakich sytuacjach albo w jakich pomieszczeniach mam zdjęć nie robić. Więc z pewnością trochę się obawiały. Ja w ogóle tak szczerze mówiąc to podziwiałam. Byłam bardzo zaskoczona, że tyle osób się zgodziło i podziwiam odwagę, bo myśmy się nie znały wcześniej w ogóle. Także to jest jednak kwestia ogromnego zaufania, żeby kogoś z aparatem do siebie do domu wpuścić i na dodatek jeszcze ja pracuję z aparatem analogicznym, więc one tych zdjęć od razu nie mogły zobaczyć, one musiały mi naprawdę zaufać, że ja tych zdjęć nagle nie zrobię z nimi czegoś nieciekawego, prawda? Więc dlatego też było dużo rozmów zanim zacząłem. Przez jakieś półtora miesiące, dwa miesiące wymieniałyśmy się e-mailami, rozmawiałyśmy, zanim przyjechała. Było tak, że musiała pani trochę przekonywać do tej idei, czy do idei ludzie byli przekonani, natomiast obawiali się o swoją prywatność i o swoją twarz? Nie, wydaje mi się, ja przynajmniej mam wrażenie, że nie przekonywałam nikogo, dlatego że to nie ma sensu na to, żeby pokazać swoje życie tak bardzo intymnie. To trzeba być do tego przekonanym samemu, bo to nawet później by widać było na zdjęciach, gdyby dziewczyny nie były otwarte, gdyby nie były przekonane. Jeden tylko przypadek był jednej pary, gdzie początkowo miałam im robić zdjęcia i jedna z dziewczyn nie chciała, żeby była rozpoznawalna, bo bała się bardziej o reakcji, jakie to może, konsekwencje, jakie to może mieć dla jej rodziny. No i szczęściem ja nie mogłam w pierwszej fazie im zdjęć robić, dlatego że musiałam wyjechać wcześniej z Polski, nie mogłam do tego miasta pojechać, skąd ona jest. I dopiero w drugiej fazie mogłam przyjechać i to dało jej chyba trochę czasu na to, żeby przemyśleć parę rzeczy i teraz już jest pełną parą na zdjęciach, pokazuje twarz, nie ma żadnego, znaczy mi się przeszło jakiś wewnętrzny coming out, ale to była jej własna praca, ja nie chciałam naciskać. Ja byłam nawet otwarta na to, żeby robić jej zdjęcia od tyłu na przykład, co też by pewnie coś pokazało, byłoby trochę może trudniej, ale też by coś pokazało. To są pary, które są publicznie znane i publicznie kojarzone, takie, które funkcjonują w swoim środowisku jako pary homoseksualne, w swojej rodzinie, na swojej klatce, w swoim bloku, tam gdzie mieszkają, tam gdzie pracują, czy to są ludzie, którzy jednak coś ryzykowali tymi zdjęciami? Są różni. Są osoby, które funkcjonują bardzo otwarcie i nawet jeżeli to funkcjonują otwarcie bez jakiegoś tłumaczenia wszystkim naokoło i mówienia non stop, my jesteśmy razem, my jesteśmy, to po prostu widać. I na ogół te pary, które akurat tak otwarcie funkcjonują, one chyba z tego co wiem nie spotykają się z żadnym właśnie
otwartą agresywnością albo homofobią. Ja myślę, że w momencie, kiedy one tak otwarcie funkcjonują, ludzi to też trochę hamuje, bo one to robią w tak naturalny sposób, że ciężko jest nagle stanąć twarzą w twarz i jakoś jakieś homofobiczne wypowiedzi mieć. Ale są też takie dziewczyny, które ja naprawdę chylę czoła. Ja się trochę obawiam o nie, bo nawet jeśli one funkcjonują, mieszkają razem i chodzą na przykład po ulicy, trzymają się za rękę, wiem, że w rodzinie nie są akceptowane jako para. Więc ja właśnie tutaj mówię, chylę czoła, bo jak te zdjęcia na przykład się ukażą w jakiejś gazecie albo coś w tym stylu, to no to wtedy trzeba będzie już... Znaczy w rodzinach to jest tak, że pewnie wszyscy się domyślają, ale dotąd, dopóki pewne rzeczy nie są powiedziane oficjalnie i przede wszystkim dotąd, dopóki sąsiedzi się nie dowiedzą, to, ich to nie jest okej, okay, prawda? Natomiast ja często rozmawiałam akurat z tymi dziewczynami, pytam się, czy wy jesteście naprawdę pewne, że chcecie na to pójść, bo... Ja na dzień dzisiejszy robię zdjęcia, nie wiem komu to będę mogła jutro oddać do publikacji. Ja bym chciała, cel jest taki, żeby była jak największa, prawda? Więc konsekwencje mogą być różne. No i zobaczymy. No właśnie, bo to wszystko dzieje się właśnie teraz. To wszystko jeszcze przed nami w dużym stopniu. A ja będąc jakiś czas temu we Wrocławiu na rynku, siedziałem na ławce. Wrocławski rynek ma takie ławki, gdzie można siedzieć plecami do drugiej osoby. Mhm. Ja siedziałem tak trochę bokiem. Za mną siedziało dwóch mężczyzn, młodych facetów, dwudziestokilkuletnich, i zobaczyłem, że przed nimi przeszła para dwóch dziewczyn, które trzymały się za ręce, i usłyszałem takie ciężkie westchnienie i zacząłem podsłuchiwać regularnie tę rozmowę, która była za moimi plecami. Jeden z nich mówi, czy my się kiedykolwiek tak odważymy, czy my kiedykolwiek to zrobimy. Czy one były dla nich jakimś niedoścignionym wzorem, bo dwie dziewczyny idące za rękę po wrocławskim rynku były czymś, czego oni nie mogliby powtórzyć, bo oni pewnie z różnych powodów, ja też nie wnikam z jakich, ale mówili o tym jak o jakimś, no, takim celu, do którego chcieliby dojść. Też byśmy tak chcieli. I zastanawiam się, czy było tak, że na przykład jakąś parę trochę zaraziła i powiedziała, a może wy też się zgłoście, może wy też? Ja myślę, że trochę tak, ale nie wiem do jakiego stopnia było to przekonywanie się nawzajem. Jest jedna para na przykład, która doszła z Gdyni do reportażu, ja im zdjęcia robiłam w lutym. I no i tą parę właśnie poznałam dzięki temu, że robiłam zdjęcia innej parze. Z tym, że to jest para tak niesamowicie otwarcie żyjąca i tak bardzo w zgodzie z samymi sobą, że ja nie sądzę, żeby je trzeba było namawiać w jakikolwiek sposób. To było bardziej tylko, słuchaj, jest taki reportaż, może chciałabyś w tym wziąć udział. No dobrze, to za chwilę wrócimy do tego tematu i wrócimy do kilku wątków, bo ja część tych zdjęć widziałem i takie zdjęcia w wannie, to myślę sobie, że trzeba pewnej odwagi faktycznie. Za chwilę dowiemy się, co na tych zdjęciach jest. Zostaw wiadomość. Dzisiaj rozmawiamy o fotoreportażu, o cyklu zdjęć, na których swoje twarze, swoje życie, swoją prywatność pokazały polskie lesbijki. Ile dziewczyn, ile kobiet? 12 par. Czyli 12 par, tak. Czyli 24 osoby. Z tym, że w tych 12 parach była jedna para, gdzie fotografowałam tylko jedną dziewczynę, ponieważ jej dziewczyna obawiała się trochę, czyli można powiedzieć 11,5. Czyli 23 osoby tak. Z twarzą, jedna osoba, która jest, ale nie do końca się ujawnia. Na tych zdjęciach są bardzo różne sytuacje. Spacer, są jakieś domowe czynności, jest wspomniana już przeze mnie wanna i te dwie kobiety siedzące w wannie. Powiedziała pani, że to one miały powiedzieć stop, to one miały postawić tę granicę, za którą nie będzie wolno pani już wejść. Często się ta granica pojawiała? Tak, pojawiała się. Ja to zresztą doskonale rozumiem, bo to wcale nie jest takie proste wpuścić kogoś na przykład do sypialni albo właśnie do łazienki. I pozwolić mu robić zdjęcia, prawda? Także to było dla mnie też całkiem naturalne, że stawiane są granice. No i czasami były, czasami właśnie tak jak z tą wanną, to ja sama byłam zdziwiona, że dziewczyny są tak otwarte. To z tą wanną to było tak, że one po prostu... Ja się pytałam dziewczyn, co lubią robić. I one mówiły, że one uwielbiają się razem kąpać.
Dlatego chciała, żeby to było na zdjęciu. Ale to tak, tak było mniej więcej, że rozmawiałyśmy dużo o tym, jak wygląda ich życie, co lubią robić. Ja starałam się tak mniej więcej wszystkie sytuacje albo wszystkie rzeczy, które są dla nich ważne, sfotografować. Później w ostatecznej wersji nie wszystko jest, bo 12 par to jest jednak ogrom materiału. No tak, trzeba było wybrać. Z tego trzeba było coś wybrać, także może nie wszystkie pary znajdują każdy moment, który chciałyby znaleźć w tym reportażu, no ale niestety musiałam jakiejś selekcji właśnie dokonać. Były takie zdjęcia, które odpadły dlatego, że były być może zbyt odważne? Nie, nie, ale były zdjęcia, które odpadły dlatego, że dziewczyny się sobie nie podobały. Mhm. To chyba ta strona kobieca jest niezłomna w tym momencie. No były takie, miałam dwie sytuacje, gdzie dziewczyny nie chciały, żebym pokazała zdjęcie, dlatego że nie czuły się dobrze z tym zdjęciem pod względem estetycznym, prawda? Co dla mnie było trochę ciężkie do przełknięcia, szczerze mówiąc, ale cóż. Duże miasta? Tylko same duże miasta? Same duże miasta. Jak rozumiem, to nie były rodowite mieszkanki samych dużych miast. Nie, nie. Niektóre pochodzą z mniejszych miejscowości. Są na przykład dziewczyny, które teraz jeszcze studiują, kończą właśnie magisterkę. I one pochodzą z mniejszych miejscowości, ale mieszkam tutaj w Warszawie. Głównie to była Warszawa, Kraków, Gdańsk i Gdynia. Mhm. Jest jakiś wspólny mianownik? Oprócz tego, że to jest dom dwóch kochających się kobiet, to coś, co te domy łączyło, tak jak pani wchodziła do nich, to było coś takiego, co zwracało uwagę, że jest podobne? Była jedna rzecz. Większość jest bardzo mocno zaangażowana w różne organizacje zajmujące się ochroną nad zwierzętami. Aha. Także praktycznie w każdym domu było pełno kotów i pełno psów. To było bardzo ciekawe też dla mnie. To była jedna rzecz taka, która też chyba wychodzi na zdjęciach, bo tam zawsze jakiś zwierzak się pałęta. Ale tak poza tym to, ja wiem, dla mnie inny mianownik jaki był, to ich wiek. Bo są wszystkie mniej więcej w tym samym wieku. To jest przedział od 22 do 43 lat. Mhm, czyli takie pokolenie, które teraz wchodzi w ten. Tak, ja marzyłam o tym, żeby znaleźć jakąś parę, która ma 60 lat, bo takie pary istnieją, się nie ma co łudzić. To istnieje w Polsce. Tylko, że no, chyba ciężko do nich dotrzeć, po pierwsze, a po drugie, nie wiem, do jakiego stopnia miałyby ochotę albo odwagę, żeby w takim reportażu wziąć udział. Czyli wspólny był wiek, a cała reszta różna? Cała reszta tego, co spotykała robią, pani przykład, w tych domach, tak. To rozumiem, że różne zawody, różne sytuacje życiowe, różny może stan majątkowy. Tak, stany majątkowe były różne. Ja myślę, że przez to, że wszystkie mieszkają w dużych miastach, to też w jakimś tam stopniu narzuca pewien styl życia, prawda? Zawody dosyć różne były. Na przykład? Tłumaczki. Mhm. Trzy dziewczyny, które są tłumaczkami. Dziennikarki. Jedna niezależna, jedna, która pracuje w regularnej redakcji. W regularnej redakcji, nie będę może dalej wchodzić. Studentki, rehabilitantka jedna, także no jednak trochę, tylko że co było jeszcze może, co jest też, większość wydawała mi się bardzo niezależnymi kobietami, ale spotkało się też parę ogromnych domatorek. Mhm. Także tak ciężko jakoś wrzucić wszystko do jednego worka, prawda? Wchodziła pani do takiego domu już po umówieniu, po podaniu adresu, po umówieniu godziny tej wizyty. Mhm. I co? Na początek, nie? Herbata, ciasto. Tak, na początek na ogół tak. To znaczy ja jak przyjechałam, to się najpierw umawiałam z każdą parą na taką pierwszą wizytę, gdzie właśnie sobie miałyśmy pogadać. Rekonesans, tak? Tak, żeby się poznać, zobaczyć twarz nawzajem i no i żeby porozmawiać, takie mniej więcej jakie są oczekiwania. Wtedy one mi trochę bardziej opowiadały też o sobie i no i tak, żeby się troszeczkę do siebie przyzwyczaić nawzajem, prawda? No a później druga wizyta, to już zaczynałam z aparatem i to na ogół było tak, że te pierwsze filmy raczej zbyt wiele na nich nie ma, bo
ja chodziłam tak na oku dziewczyn z aparatem też, żeby one się przyzwyczaiły. To jest ciężko się przyzwyczaić do obecności aparatu, dlatego że ja pracuję z obiektywem dosyć małym, więc muszę podejść dosyć blisko. I w tym samym czasie proszę, żeby nie zwracały na mnie uwagi, żeby kontynuowały, tak, żeby zachowały się naturalnie. Co było też takie trochę do przebicia, to, że dziewczyny strasznie chciały rozmawiać, to jest też normalne. Ja im na przykład im prosiłam, rozmawiajcie nie patrząc się na mnie, patrzcie, nie wiem, na ściany, ale nie patrzcie się na mnie, ja mogę trochę próbować odpowiadać, mogę kontynuować rozmowę, ale nie patrzcie się w aparat, bo nie chciałam, żeby moja obecność była zauważana na tych zdjęciach, prawda? No ale to tak... doszlifowywaliśmy się powoli i to, jak długo to doszlifowywanie trwało, zależało bardzo mocno od tego, jaka była relacja między mną a dziewczynami, bo to z każdą parą inaczej się układa, prawda? To jest normalne też. I od tego, jak bardzo dziewczyny były w stanie być otwarte i zaakceptować aparat. A one chciały coś pokazać? Tak, tak. Miały jakąś taką tezę, że to powinny być zdjęcia takie albo inne? Było coś takiego, na czym im zależało? To znaczy, myśmy, tak jak mówiłam wcześniej, myśmy rozmawiały, ja się ich pytałam, co lubią robić, co jest dla nich ważne i co chciałyby właśnie pokazać, jakie zajęcia, jakie zainteresowania i tego typu rzeczy, więc one mi mówiły i przez to też wychodziło mniej więcej, to może nie tak, że one mi narzucały, że masz pokazać to albo to, tylko bardziej w takim sensie, że próbowałyśmy nawzajem zrozumieć, kto do czego dąży, kto co oczekuje od tego reportażu, prawda? Mhm. Więc tak, mówiły mi, jakie są sytuacje na przykład charakterystyczne dla nich, co... Na przykład? To mogą być bardzo różne drobiazgi. Jeżeli chodzi na przykład o... To teraz akurat tak do głowy mi przychodzi jedna para, która mi powiedziała, że dla nich bardzo naturalne jest robienie sobie raz na jakiś czas masażu. Mhm. Przynoszenie sobie siadania do łóżka i tego typu rzeczy, albo na przykład chodzenie po siebie nawzajem do pracy i jak to mniej więcej wygląda. Także to są takie różne drobiazgi, z których ja później próbowałam sobie wyobrazić mniej więcej, jak to wygląda, bo to wszystko zależy też, ile czasu miałam, żeby zdjęcia zrobić. Dużo rzeczy wychodzi spontanicznie, dużo rzeczy ja trochę tak szukałam i czasami się udawały, czasami nie, biorąc pod uwagę właśnie to, co one mi powiedziały. No i różnie to było, dlatego że z pierwszymi parami w pierwszej fazie nie mieszkałam, także ja też musiałam sobie jakoś wyobrazić, jak one żyją, żeby wiedzieć, na co mniej więcej bardziej zwracać uwagę, jak przychodzę na 3-4 godziny. Żeby jakoś, no czasami tak było, że przychodziłam tylko na parę godzin, 3-4 razy w tygodniu na przykład. I trzeba było to zdjęcie zrobić, prawda? A ta druga faza, kiedy pani mieszkała? Mieszkałam z nimi i dla mnie było o wiele łatwiej. Dlatego, że... Znaczy, łatwiej i ciężej. Ciężej dlatego, że to jest praca 24 godziny na dobę wtedy, szczerze mówiąc. No i to jest jednak coś. Mieszkać z kimś, kogo się wcześniej w ogóle nie znało nagle. Ale było łatwiej dlatego, że nie było tego stresu, że mamy tylko 3 godziny, musimy zdjęcie zrobić, prawda? Byłyśmy cały czas, przez 3-4 dni razem. No i ja po prostu wyłapywałam pewne momenty, które przyciągały moją uwagę. Trudno tak być trochę poza, a jednocześnie mieszkać z nimi cały czas. No bo fotograf musi mieć dystans do tej sprawy. Fotograf nie może się tak zlać z całą sytuacją. No nie jest członkiem tej pary, prawda? No to jest cały czas pokazuje parę, a nie triadę. I myślę, że to jest trudne, tak? I będąc w środku, jednak czasami chwytać za aparat i stawać za tym szkiełkiem. Pod takim względem tak. Ja na ogół często rozmawiałam z aparatem w ręku. Mhm. I nagle wstawałam i... albo się odsuwałam i robiłam zdjęcie, ale to jest fakt, że to jest trudne, tym bardziej, że miałyśmy bardzo dużo rozmów, gdzie dziewczyny bardzo dużo mi o sobie opowiadały, takie bardzo otwarte rozmowy i ciężko jest brać udział w tak otwartej rozmowie i w tym samym czasie myśleć o zdjęciach, bo to są dwie różne logiki, prawda? Mhm. Tak, no tak, ale te zdjęcia musiały mieć wtedy pierwszeństwo, no bo po to pani tam była. Tak, zdjęcia zawsze miały pierwszeństwo. To nie dlatego, że ja nie chciałam poznać dziewczyn, to nie o to chodzi, tylko że po prostu taki był mój cel. A rozmowy mi w tym pomagały, czasami
może trochę było to ciężej, no ale to myślę, ale że... Ale też otwierały drugą stronę. Tak, to otwierało, to sprawiało, że byłyśmy może bardziej naturalne też. No i to jest też częścią, taki reportaż życia codziennego, to właśnie to ma do siebie, że chce się robić taki jakby dziennik, no to jakoś trzeba wypośrodkować, trzeba znaleźć jakąś dobrą metodę, żeby móc wszystko naraz zrobić, prawda? Gdzie można zobaczyć zdjęcia, dowiemy się już za chwilę. Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Hanna Jarząbek, Lesbians and Much More. Jak to było po polsku? Posuńcie się, my też tu jesteśmy. Zdjęcia można było zobaczyć w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ale one po Polsce krążą i w różnych miejscach będą do zobaczenia. W Show Off w Krakowie. Tak, to teraz akurat ma miejsce. Poznań, Instytut Pro Fotografia. Tak. No i będzie jeszcze wielka wystawa Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od 11 czerwca do 5 września. To są miejsca, gdzie zdjęcia się pojawią. Ma Pani już jakieś doświadczenia z tego, jak ludzie je odbierają, jak ludzie na nie patrzą? A może już jakieś protesty były? Ktoś tam nie próbował spalić którejś galerii? Nie, w Poznaniu ja byłam bardzo zdziwiona, dlatego że dochodziło do mnie, że Poznań jest konserwatywnym dosyć miastem, no a przyszło na wystawę dosyć, ciężko mi podać liczbę osób naprawdę, tym bardziej, że jako fotograf na wernisażu to ciężko jest mieć, no tak, ogarnąć, całość. Ale wydawało mi się, że było dosyć sporo osób, że padały ciekawe pytania. Rozmowy, jakie miałam z paroma osobami, które przyszły, były interesujące też. Na przykład o czym? No właśnie o tym, jak to w ogóle wyglądało, dlaczego chciałam to zrobić i jakie są dziewczyny i tak dalej. Takie bardzo, bardzo naturalne, bardzo normalne i bardzo otwarte też pytania. Także ja miałam wrażenie, że przynajmniej ta wystawa w Warszawie, w Poznaniu, że dosyć dobry odbiór miała, prawda? W Warszawie, nie wiem, teraz tutaj akurat przyjechałam do Warszawy, dlatego że będzie finisarz 13 maja, także ja wtedy będę mogła zobaczyć, jak to jest odbierane. No i ja czekam też tak troszkę, bo chyba mogę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie rozmów z kampanią przeciw homofobii, żeby zrobić jakąś wystawę z tego reportażu w czasie Euro Pride. Jeszcze nie wiemy jak to będzie wyglądało, ale tak myślimy, że to by było fajnie. Ja myślę, że wtedy to może też będzie najbardziej widać, jak to jest odbierane, bo to ogólnie jest wydarzenie, które chyba przyciągnie bardzo dużo osób. Także zobaczymy. To są zdjęcia do pokazania też w Hiszpanii? Hiszpanów może to interesować? W Hiszpanii już zostały pokazane, ale w formie slideshow w Barcelonie. I w Madrycie też. No i dla mnie to, co widziałam, przyciągają uwagę, ale bardziej pod względem estetycznym niż pod względem aż tak bardzo tematyki, dlatego że w Hiszpanii ta tematyka była aktualna może jakieś 20 lat temu. Tak, właśnie. No to spore przesunięcie. Nie teraz, prawda? Znaczy, oczywiście, tak jak mówię, zawsze się osoby, które są przeciwne, znajdą wszędzie, w każdym państwie. Ale ogólnie jest to sprawa już... Przebrzmiała. Przebrzmiała. Po prostu te osoby funkcjonują. Także pod tym względem nie przyciąga to tak bardzo uwagi. Jeżeli przyciągają, to bardziej albo się komuś podobają, albo nie, pod względem estetycznym, ale nie jeżeli chodzi aż tak bardzo o tematykę. A co by Pani chciała, żeby te zdjęcia w Polsce zmieniły? Ja nie sądzę, żeby zdjęcia mogły zmieniać tak naprawdę rzeczy. Ja myślę, że zadano mi to samo pytanie, jak się ten reportaż ukazał w 5 klatkach. To jest taki magazyn internetowy fotoreporterów, bardzo fajny. I ja powiedziałam, że moim zdaniem zdjęcia nie zmieniają rzeczywistości, bo gdyby tak było, to byśmy żyli w świecie bez wojen już od dawna. Natomiast uważam, że trzeba robić fotoreportaże, że fotoreportaże są ważne, dlatego że trzeba mówić o pewnych sprawach, otwierać dyskusje i łamać tematy tabu pod takim względem. Natomiast zrobienie takiego fotoreportażu, ja nie sądzę, żeby ono naprawdę zmieniło kogoś radykalnie. Ja też mam niestety parę przykładów nawet z mojej rodziny, osób, które są bardzo negatywnie nastawione do osób homoseksualnych i widzę, jakie są ich reakcje po prostu. Jeżeli ktoś bardzo mocno nie chce
zmienić swojej pozycji, to oni nie zmieni, niestety nie ma się co łudzić, prawda? Ale to ja mówię, uważam, że robienie fotoreportażu jest bardzo ważne, dlatego że daje się miejsce tematowi, łamie się jakieś tabu i mówi się o rzeczywistości, której nie można zaprzeczyć, prawda? Pod takim względem się, że to dobrze jest to robić. Część zdjęć można zobaczyć na pani stronie internetowej. Mhm. Przepraszam bardzo. Zdarza. www.hannajarzombek. Pisane łącznie bez polskich znaków. www.hannajarzombek.com. Tam można zobaczyć próbkę tych zdjęć. Oczywiście zapraszamy na wystawy i zapraszamy do szukania i zdjęć, i informacji w sieci. A ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo również. Wielkie dzięki za te zdjęcia. Dziękuję bardzo. A teraz przenieśmy się do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie była Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, bo ma dla Was bardzo ciekawe zaproszenie. Wystawa zatytułowana Ars Homo Erotica wydaje się projektem bardzo odważnym, jak na mury Muzeum Narodowego w Warszawie. Paweł Leszkowicz, jestem kuratorem wystawy Ars Homo Erotica, która otwiera się 11 czerwca. Zapewne będzie to kontrowersyjna wystawa w kilku swoich częściach i w całości idei, która się skupia na męskim i kobiecym homoerotyzmie, ale jest to wystawa idealna dla Muzeum Narodowego z tego powodu, że jest to wystawa opierająca się przede wszystkim o sztukę dawną, o sztukę antyczną, grecką, rzymską, o sztukę renesansową, barokową, o akademicką sztukę XIX-wieczną. I to jest właśnie ta sztuka, która znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego, która zostanie po prostu pokazana po raz pierwszy w inny sposób, właśnie akcentujący homoerotyczne spojrzenie na męskość i do pewnego stopnia na kobiecość. Ja jako kurator wystawy wydobywam rzeźby, grafiki, fotografie, ryciny i obrazy, które często nie są pokazywane na głównych galeriach, tylko są przechowywane w magazynach z różnych powodów, więc w ten sposób docieram do takich odrębnych i innych pokładów w muzeum. Więc pomimo tego, że jest to na pewno wystawa kontrowersyjna, to jednocześnie jest to wystawa ze względu na swoje skupienie na historii sztuki i zaakcentowanie takiego innego kanonu historii sztuki, jednocześnie idealna dla Muzeum Narodowego. Takie klasyczne korzenie akcentuje sam tytuł, właśnie zaczerpnięty z łaciny. Z jednej strony tą najbardziej bogatą epoką jest epoka antyczna i dlatego zarówno przedstawienie bogów i herosów i elementy mitologiczne, czy różnego rodzaju biseksualne i homoseksualne romanse herosów i bogów i bogin mitologicznych, będzie tego dużo na tej wystawie, ale z drugiej strony na tej wystawie też będzie dużo sztuki współczesnej, ponieważ po antycznej Grecji, długim okresem w historii cywilizacji, który jest najbardziej przyjazny, jest kultura współczesnych, pluralistycznych demokracji. I właśnie dlatego ja na tej wystawie zestawię sztukę antyczną ze sztuką współczesną z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tego miejsca na mapie Europy, gdzie te demokracje, mimo że 20 lat minęło, to mimo to jeszcze się ciągle rozwijają i są świeże i te kwestie praw człowieka związanych z prawami gejów i lesbijek są kwestiami kształtowania demokracji. Czy te współczesne prace również pochodzą z kolekcji muzeum, z tego co znalazł pan w magazynach? Współczesne prace pochodzą spoza kolekcji i sztuka współczesna jest to sztuka młodych artystów, którzy mają 20 ileś lat i tworzą obecnie w Polsce, na Litwie, na Węgrzech, w Słowacji, w Rumunii. Poszukiwałem scen, które przedstawiają męski lub kobiecy homoerotyzm, które odnoszą się do praw gejów i lesbijek lub które są erotycznymi scenami lesbijskimi lub gejowskimi, ale też poszukiwałem dużej ilości współczesnych aktów męskich. Ponieważ ta wystawa Ars Homo Erotica będzie jednocześnie bodajże największą w historii polskiego wystawiennictwa wystawą jednocześnie aktu męskiego, zarówno tego akademickiego, klasycznego, jak i współczesnego właśnie takiego gejowskiego aktu męskiego. Jak uchwycić tę granicę, kiedy jakieś przedstawienie, jakiś akt na przykład jest dziełem sztuki, a kiedy zaczyna być pornografią? Jest to pytanie, na które nie ma jasnej odpowiedzi, a szczególnie w sztuce współczesnej, z tego powodu, że ta granica pomiędzy pornografią a sztuką się we współczesnej kulturze zatarła i jest to jakby zatarcie celowe. Akurat na tej wystawie dzieł pornograficznych raczej nie będzie, ponieważ zwracamy się w stronę tradycji sztuki i najwięcej będzie jakichś takich akademickich czy klasycznych aktów męskich, pełnych wprawdzie, ale na przykład bez przedstawienia erekcji, które często
często jest utożsamiane z pornografią. Trochę bardziej odważne będą współczesne akty, ale one też będą najczęściej w malarstwie wyrażone, a malarstwo jest takim gatunkiem, który jednak do pewnego stopnia zabezpiecza przed oskarżeniem o pornografię, no ale będzie jednak na tej wystawie, jak powiedziałem na początku, ona będzie kontrowersyjna, parę dzieł, które są na granicy pornografii, to zarówno w przedstawieniu na przykład seksu homoseksualnego, a również w takich zupełnie nowych formach przedstawienia kobiecego ciała. Na początku wspomniał Pan, że to będzie takie w pewnym sensie no, męskie spojrzenie na ciało. Zastanawiam się właśnie, jak rozpoznać na przykład patrząc na antyczne czy renesansowe dzieła, że one mają w sobie ten znak, ten nimb homoerotyczny, że można je zakwalifikować do tej wystawy, a nie po prostu, że są uwielbieniem dla doskonałości ciała ludzkiego jako takiego. To jest problematyczny element tej wystawy, ponieważ ja tutaj nie stawiam żadnych zdecydowanych tez. To jest tylko pewnego rodzaju interpretacja, która z jednej strony wskazuje, że ten atrakcyjny, zmysłowy, idealistyczny akt męski, który wywodzi się ze sztuki greckiej, ma ten potencjał homoerotyczny, ponieważ tworzyła go kultura, która była homoerotyczna, prawda? W związku z czym tego typu konwencja artystyczna była potem przez to wykorzystywana w czasach chrześcijańskich, na przykład w renesansie lub w neoklasycyzmie, przez artystów lub teoretyków, którzy byli jak gdyby otwarcie homoseksualnej tożsamości. Przecież renesans tego aktu klasycznego w XVI-XV wieku to jest Michał Anioł i Donatello i tutaj mamy na przykład ich orientację seksualną dość potwierdzoną przez badaczy. Ale ja jak gdyby chciałem być bardzo ostrożny. Moim zdaniem ukształtowała się taka konwencja w historii sztuki, szczególnie tworzonej przez artystów mężczyzn, nie mówimy tutaj o sztuce kobiet, kiedy bardzo zmysłowe przedstawienie męskiego ciała, bardzo atrakcyjne, bardzo seksualne i pełen akt męski są jednak naznaczone pewnego rodzaju homoerotyzmem i w związku z czym mają w sobie taki potencjał wywrotowy w stosunku do patriarchalnej kultury, bo pamiętajmy, że w takiej heteronormatywnej patriarchalnej kulturze to kobieta jest obiektem pożądania. Ale to pytanie, jaki akt męski jest homoerotyczny lub jaki akt kobiecy jest homoerotyczny, jest pytaniem, które ta wystawa chciałaby otworzyć i chciałaby, aby ludzie zaczęli się nad tym głębiej zastanawiać. Na koniec powiedzmy może o kilku technicznych aspektach. Wiem, że wystawa będzie podzielona na kilka części, na kilka sekcji? Tak, wystawa będzie podzielona na 9 sekcji. Wiadomo, że tego materiału jest dużo, to będzie ponad 250 dzieł sztuki, zarówno dawnej, jak i współczesnej. Żeby ten taki bogaty materiał zorganizować, uporządkować, to ja podzieliłem to w takie sale tematyczne, które mają swoją narrację. To jest czas walki, która dotyczy właśnie współczesnej sytuacji praw gejów i lesbijek w Europie Środkowo-Wschodniej i jak to jest wyrażane w sztuce. Homoerotyczny klasycyzm, właśnie na temat tej konwencji klasycznej aktu męskiego. Sekcja poświęcona aktom męskim w ogóle w historii, od dawnej do współczesnej sztuki. Sekcja poświęcona przedstawieniom par męskich. Sekcja poświęcona przedstawieniom androgynii, hermafrodytyzmu, czegoś, co nazywamy współcześnie transgender. Sekcja zatytułowana Lesbijskie imaginarium, poświęcona wyobrażeniom kobiecego homoerotyzmu i w sztuce dawnej, i w sztuce współczesnej. I wreszcie sekcja poświęcona świętemu Sebastianowi w historii sztuki, który jest jednym z takich najbardziej homoerotycznych tematów, właśnie z tego powodu, że artyści wykorzystywali szczególnie renesansowi i barokowi artyści współcześni przebite przez strzały w takiej ekstazie bólu ciało świętego Sebastiana jako najlepszy temat, żeby badać i przedstawiać taki właśnie pasywny, piękny akt męski. To była Katarzyna Hagmajer, bardzo dziękuję. Przypominam, że w Zostaw Wiadomość przed nami dzisiaj jeszcze reportaż. Reportaż pod tytułem 2+1. Aga, Kama i Eryk. 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 Kama i Eryk.